Rozdział trzeci Gdyby nie zdecydował się opuścić Edynburga w środku letniego semestru, aby usłyszeć operowy rarytas, z pewnością przygotowywałby się teraz do całodziennej rundy wykładów kawy, czytania. Ale las on nam bula w Covent Garden trzy specjalne występy z jedyną osobą, znaną w tym kraju tylko z reputacji i nagrań, która mogła w pełni oddać sprawiedliwość roli Aminy to była przynęta. Nieodparta, która go przyciągnęła. Czy byłby tak nieodparty, gdyby był sam? Wątpił, czy wyszedłby poza pełne żalu pragnienie zobaczenia i usłyszenia, gdyby Roy nie zlekceważył trudności, nie zniwelował zastrzeżeń, ponieważ górował nad wszystkim i wszystkimi, grzecznie, ale zdecydowanie stawiając na swoim. Roy zdominował nawet kelnerki w Wilkies. Nigdy nie ociągały się z przyjęciem jego zamówienia z tempą obojętnością, ani nie udawały, że nie zauważają, gdy sygnalizował rachunek. Bez względu na to, jak gęsta zasłona dymu unosiła się wokół ciemnych stolików, tak jak miało to miejsce w lutym, gdy podczas pierwszej kawy przeczytali o zbliżającej się wizycie Valletti'ego. Enrika Valletti, która łączyła w sobie, w wyjątkowym stopniu, techniczną błyskotliwość, inteligencję, Wyczucie i dobry wygląd Czy to wszystko jej wina? Roj od razu postanowił zejść na dół perspektywa nieobecności Fedenburgu, choć przyszła, wydawała się bardziej atrakcyjna niż mogłaby być, gdyby miasto było wtedy mniej szare i mokre, pogarszając nieszczęścia związane z przeziębieniem. Zimno kolejna warstwa przyczynowości. Ponieważ obaj byli przeziębieni. Roy kupił, jak nigdy by tego nie zrobił, World Pizza który przedstawiał, fantazyjny obraz, zwykłe przeziębienie. A to pokazało im Tatchells, które przedstawiło im odpowiedź na ich problemy. Jego propozycja pozostania tamy w maju odpierała zarzut ubóstwa Aleka. Wakacje, o ile można je tak nazwać, nie kosztowałyby ich prawie nic, zwłaszcza że podróżowaliby, jak zawsze, ciężarówkami ponieważ taczel zbyło oczywiście bezpłatne. Bieda. Alek cofnął to słowo. Bieda i roj, niewytłumaczalne zestawienie. Dlaczego to zrobił? Trzy lata obserwacji doprowadziły Aleka do przekonania, że ubóstwo roja było dobrowolne, jak u mnicha. Jego nieujawnione pochodzenie dawało mu rezerwę pewności siebie, która pozwalała mu śmiać się z pogarszającej się sytuacji finansowej. Podczas gdy Alek jęczał i bał się. To dlatego Roy nie doceniał Thatchellsa tak jak on. Thatchells, domu podnóża South Downs, nabyty przez Bland jako centrum badań nad przeziębieniem. Dlaczego Roy był tak rozbawiony odkryciem, że nigdy nie słyszał o Bland? Powiedziano mu, że to jedna z trzech największych firm farmaceutycznych w Wielkiej Brytanii i mógł w to uwierzyć. Firma która utrzymywała standardy eleganckiego komfortu taczelsów, musiała być bogata. Te piękne tereny, na które wystarczyło spojrzeć, by otworzyć umysł na inwazję utartych stereotypów o odchodzącym porządku społecznym. Solidny kamienny dom, przyjemnie umeblowany, dobre jedzenie, nieograniczona ilość ciepłej wody. Ale wiedział, że znalezienie tych zmysłowych satysfakcji w instytucji, która nawet w niewielkim stopniu miała charakter medyczny, było czymś godnym podziwu. Być może właśnie dlatego, jak podkreślał Roy, przeziębienia, którymi zarazili się po przyjeździe, tak szybko ustąpiły. I spokój. Był w stanie dokończyć esej, przerobić bitwę o Maldom. Taczels zbył lepszy pod każdym względem niż jakikolwiek hotel, w którym mogliby się zatrzymać. Widzieli się z Rigoletto w wieczór poprzedzający ich przyjazd do Tachels, rachunek za hotel za tę jedną noc, która ich dzieliła, stanowił prawie całość ich wydatków w ciągu dziesięciu dni. Nie można było liczyć biletów, opłaconych z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Chęć ponownego usłyszenia walet jego w nam złagodziła cios, jakim było opuszczenie Tachels przed oficjalnym zakończeniem pobytu. Tatchells miało swoje wady, głównie obecność tak wielu hipochondrycznych starych panien, dla których miejsce to było okazją do chorobliwych dyskusji i złośliwych obmów. Za zaletę uznano fakt, że metody i materiały ruszyła na tyle do przodu, że nie było potrzeby segregowania pacjentów. Alek czuł, że wolałby mniej doskonałe lekarstwo na ukaranie posiłków w towarzystwie panny Besant i panny Winson. Tego ranka. Na przykład przy śniadaniu, kiedy Kas pragnął pokazać im zdjęcie Wallettiego i Sir Charlesa Blanda podczas kolacji, a on w niewiedzy zabrał ze wspólnego pokoju ilustrowaną gazetę, której panna kołbesant, Alek zmarszczył brwi i ponownie wybrał. Nie dokończyła. Co za hamskie zamieszanie! Obraz zaskoczył go. Król chemii wydawał się mało prawdopodobnym gospodarzem dla śpiewaka. Kas powiedział. Że Sir Charles był wielkim mecenasem sztuki, co Roy poprawił, na ucho Aleka, na wielkiego mecenasa sukcesu. Pokazali zdjęcie pannie DeWitt. Była w porządku, gaduła, ale nieszkodliwa. Niechętnie porzuciła przekonanie, że wszyscy śpiewacy są ogromnie grubi. Zdjęcie męża Valletti pocieszyło ją, była w stanie natychmiast opisać go jako obcokrajowca. To było tego ranka. Kiedy podjudził pan Winson do otwartej walki, wygłaszając długi publiczny pan Egirek Wallettiego, najrzony technicznymi terminami i krytycznym żargonem. Oznacza to, że był to przedostatni dzień w Tacels i dzień poprzedzający najbliższe wydarzenie, które przerwało dla niego łańcuch spokoju. Pamiętał świeżość, która owiewała mu głowę, gdy ostatniego ranka wychylał się przez okno spoglądając na pokryty rosą trawnik, poza który pacjentom nie wolno było wychodzić, obawiając się, jak mówiono, że pyłki kwiatów lub wilgąć lasu pod stopami mogą zakłócić przebieg przeziębienia. Alek, niespokojny z nagromadzoną energią, zbuntował się przeciwko zamknięciu. Piękno późnego maja i wczesny spokój panujący w domu dodały młotuchy. Wymknął się i poszedł do zakazanego lasu. Kas powiedział, że wśród drzew przy drodze można znaleźć dzwonki. Wędrował tamtędy, szukając ich i myśląc o gasie. Kas cichy, oschły, sumienny, nieafiszujący się z tym. Szczęście sprawiło, że znaleźli się we wschodnim skrzydle pod jego nadzorem. Stevens był odpowiedzialny za zachodnie nadenty, prymitywny, natarczywy. Dziwne, że obaj asystenci byli tak młodzi. Bez wątpienia Mossom wybrał ich młodszych, aby trzymać ich pod swoim rozdętym kciukiem. Mossom, dyrektor, na samą myśl o nim Malek wzdrygnął się. Ten człowiek mógł być odpowiedzialny za sprawne zarządzanie taczels i jakość jego podopiecznych, ale można było być pewnym, że wszystko, co robił, robił z myślą o własnych korzyściach, a dobro, które z tego wynikało, miało wpływ na życie innych ludzi. Siedział na szczycie, obracając pieniędzmi, prawie nie pracując, kierując podwładnymi, żyjąc z tłuszczu ziemi. Każdego dnia jego głos stawał się coraz bardziej oślizgły, a twarz grubsza i bardziej purpurowa, aż przypominała przejrzałą morwę. Pewnego dnia zjadł kaczkę i wypił o kieliszek bordo za dużo, a wtedy śmierć zgniotła morwę między palcami. Właśnie wtedy doszło do incydentu. Przed sobą. Niecałe trzy metry dalej, Alek nagle zobaczył przez siatkę liści samą morwę. Pogrążony w myślach, podszedł prawie do otwartego podjazdu, na którym stał doktor Mossom z innym, nieznanym Malekowi mężczyzną. Rozmawiali, ich głosy docierały do niego dość wyraźnie. Ostrzegłoby go to, gdyby nie śnił. Zastygł w milczeniu, nie zależało mu na wyjaśnieniu Mossomowi, w jaki sposób pragnął wyruszyć na poszukiwania. Na początku nie mógł się powstrzymać od słuchania, a potem, zaciekawiony kuszącym półsensem tego, co usłyszał i mdlącym gniewem, który zastępował niepewność Mossoma, celowo słuchał. Ale najwyraźniej przyszedł na końcu. W ciągu kilku minut nieznajomy zniknął z szybkością i płynnością, które lekko go zaniepokoiły, a Mossom wracał do domu. Alek po chwili ruszył za nim, rozmyślając. Wszystkie jego przypuszczenia były automatycznie niekorzystne dla Mossona. Po raz kolejny był zbyt zaabsorbowany, by zauważyć, że zbliża się ktoś jeszcze, aż do chwili, gdy przycięty głos pozdrowił go na dzień dobry. Stevens, niefortunna okazja. Głupiec pastwił się jak star kwoka nad stopami pacjenta przemoczonymi przez długą, trawiastą pogodę okazał protekcjonalne współczucie, wesoło konspirując i obiecując, że nie zdradzi szczegółów wycieczki. Ta nieproszona, niechciana przysługa skłoniła Aleka do zwierzenia się kasowi, nie chciałby, żeby kas był nieświadomy tego, co wiedział Stevens, nie wspomniał jednak o sprawie z Mossomem. To było zbyt bliskie informowania, nawet jeśli dyrektor był tak odrażający nawet jeśli sprawa wydawała się niejasno dotyczyć kasa, nigdy nie zamierzał powiedzieć Rojowi. Rezultatem byłyby niekończące się pytania, przesiewy i teorie, które całkowicie zniszczyłyby ostatni dzień w Tachels. Oczywiście opisał swój spacer i ostrzegł Roya że podczas ucieczki następnego ranka będą musieli uważać na wcześnie wstającego Stevensa. Nadal uważał, że taki warunek zachowania tajemnicy był niepotrzebny, nikt nie przeszkodziłby im w ucieczce. Narzekał na zamiłowanie Roja do romansów, drwił z niego, że pragnie przenieść swoją historię w rzeczywistość, być jak królowa Szkotów uciekająca z loch, gdziekolwiek to było. Przez cały czas wiedział, że Roj tak naprawdę robi to, by zirytować Mossona, ale zirytował kasa tego samego ranka. Nie zirytował, Raczej zdenerwował lub zabolał. Było mu przykro. Lubił kasa i nigdy dobrowolnie by go nie skrzywdził. Co takiego powiedział, że ich rozmowa stała się tak dziwna? Raczej mógł powiedzieć co, ale nie dlaczego tak się stało. Poszedł do pokoju kasa na poranną kontrolę postępów i zastrzyk. Rozmawiali jak zwykle o tym i owym, dopóki nie weszła szczupła, szczupła młoda kobieta, ubrana na biało i klinicznie czysta. Alek często widywał ją w tym miejscu. Dlaczego jej przybycie wywołało napięcie? Poprosiła tylko o kilka arkuszy i przekazała wiadomość od doktora Mossoma. Kiedy wyszła, atmosfera się zmieniła i była pełna napięcia. Była, jak odpowiedział Kast na jego pytanie, panną Grey sekretarką doktora Mossoma i pracowała bardzo ciężko, załatwiając sprawy, zajmując się gośćmi i zapytaniami, poza normalną korespondencją i pracą biurową i prasą. Ale nie, to nie ona zaaranżowała artykuł w World Pictures. Więc kto to zrobił? Osoba, która przed nią pełniła funkcję sekretarki. Coś w rodzaju oficera public relations. Człowiek o nazwisku gunner. Czy był tak sprawny, jak panna grej? Był bardzo dobry w swojej pracy. Alek był zaintrygowany wyczuwaniem ograniczeń. Jak dawno temu gunner odszedł. Trzy miesiące temu. Te niemal wyszeptane słowa zaskoczyły go, gdy zobaczył, że kas wpatruje się w podłogę z wyrazem bólu na twarzy. Alek podwinął rękaw i wyszedł z pokoju, wysyłając roja na swoją kolej. Kiedy Roy wyszedł, zabrali partyturę Rigoletta do nieużywanego magazynu, gdzie fortepian został usunięty z drogi. Po przerwie na kawę, dotarli do ostatniego aktu kwartetu, kiedy Kas zawołał ich na lunch. Do tego czasu Alek zapomniał o porannym incydencie. W głowie Aleka wciąż rozbrzmiewała gładka linia sopranu, z której jak gwiazdy spływały kaskadami rolady. Teraz sam był jak somnambulik. Szedł wzdłuż nabrzeża, zmierzając do Wiktorii. Roy był obok niego i nieustannie rozmawiał, co było dobre, ponieważ Alek sam nie był skłonny do rozmowy. Przypuszczał, że jest zmęczony. Potajemna ucieczka z Tuchels, pęd do autobusu i pociągu, popołudniowe włóczenie się po księgarniach po powrocie na studencki lunch, wszystko to musiało wywołać w nim spore fizyczne napięcie. Wizyta w operze wystarczyłaby, by zakłócić jego spokój psychiczny. Był jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy. Składając go, by umieścić na wieszaku w pociągu, po raz pierwszy od opuszczenia, Taczels naprawdę zdał sobie z niego sprawę i nagle uświadomił sobie, że nie ma on znanej mu faktury skóry. Był tego samego koloru, z tego samego rodzaju potrzewką, ale był to znacznie lepszy płaszcz niż jego. W pośpiechu opuszczając Tatchell's, wziął z szatni niewłaściwy płaszcz. Na taśmie z nazwiskiem widniało L. Stevens, Stevens, asystent. Nie wiedział, dlaczego Roy się roześmiał. Wysłali dwa ostemplowane, zaadresowane listy, które znaleźli w kieszeniach, ale małe kartonowe pudełko, zapieczętowane i puste, postanowili zwrócić wraz z płaszczem, gdy dotrą do Edynburga. Roy nalegał żeby Alek miał płaszcz na podróż. Co mówił Roy? Chwiejny ton, niskie dźwięki wełniste, tak brzmiał przyjezdny bas, prawdziwy śmierdziel, prawda, nie ma innego słowa. Teraz przeszedł do słowiańskiego tenora, raczej słabego, ale elastycznego, zawsze należy go preferować od bezmózgiego bełkotu. I Jan Stedman, Kanadyjka, z lepszym włoskim niż ktokolwiek z nich. Z wyjątkiem Valletti'ego. Valletti, jego pozorna prostota. Ale pozostał jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy, ale sam go nosił przez jakiś czas, w rzeczywistości nadal to robił. Długie, piękne zaklęcie prysło. W południe niebo było zachmurzone, a gdy wieczorem przedzierali się przez opustoszały rynek. Od kilku godzin padał delikatny deszcz, pokrywając ziemię cienką warstwą błota. Przy wejściu do galerii i amfiteatru wąski chodnik Floral Street był zastawiony ludźmi, a kobiety ukradkiem spoglądały na grzbiety swoich nóg, pokryte błotnistymi pęknięciami. Taksówki skwierczały tłusto na bruku, zwalniając, by wyciągnąć tłumy z rynsztoka. Na Bow Street stado samochodów przesuwało się i trąbiło, wycieraczki świstały i klikały. Między krawężnikiem a gankiem wyrastały czarne parasole. Tam po raz pierwszy zobaczył tego mężczyznę, wysiadającego wraz z trzema innymi z Bentley'a. Twarz była znajoma, ale nie potrafił jej zidentyfikować. Zamierzał zapytać Roya, ale tłum chwilowo ich rozdzielił, a kiedy dołączył do niego w łaje, był oszołomiony hałasem i zapachem ciepła, kwiatów, złoceni i podekscytowania oczekiwaniem. Ze swojego miejsca na balkonie patrzył na dom poniżej. Nad którym programy pierwszej nocy latały jak mewy. Odetchnął sługą, widząc, że nie byli jedynymi osobami noszącymi garnitury. Wzdrygnął się na wspomnienie groźby roja, że przyjdą we flanelach i swetrze. Gdyby siedzieli, jak zwykle, na galerii, nie miałoby to znaczenia. Ale wszystkie te miejsca zostały zajęte przez osobistą rezerwację. Tylko dzięki Taczels ich gospodarka wytrzymała obciążenie związane z zamówieniami pocztowymi. Na początku obawiał się, że bujniejsze otoczenie może odwrócić jego uwagę od muzyki. Nie żeby Bellini wymagał od niego uwagi, pomyślał, mimo panującej obecnie mody na nadmuchiwanie takich wokalnych gatełk z dorangi muzycznego dania głównego. W marzec róż podczas przerwy zrobiło mu się dość gorąco, ponieważ musiał dusić się w ciszy z powodu wielu afektowanych rozmów. Widział też na własne oczy Goldena Gebore w rzeczywistości. Nie mając najwyraźniej nic do zauważenia w obecnym przedstawieniu, wspominał przy każdym pełnym czci oddechu 1910 i tetra z ziniego, ubolewając nad odchodzącą chwałą i blaskiem. Tym samym dając kolejny impuls namiętnej ambicji Aleka, która miała wspiąć się na jakąś literacką lub dziennikarską eminencję i stamtąd cisnąć miażdżącym piorunem w głupi kult starych dobrych czasów. Aby uspokoić swoje uczucia, wspiął się przynajmniej na fizyczną wysokość schodów. Zatrzymując się na ostatnie spojrzenie na zgromadzoną publiczność, zobaczył mężczyznę z Bentleya i jednego z jego towarzyszy. Dziwnym trafem patrzyli prosto na niego. Szarpnął roja za ramię, ale mężczyźni już się odwrócili i przepchnęli do baru. Nadstawił ucha na roja, który wciąż rapsodował. Do czego teraz zmierzał? Na czym innym jak nie na Valettim, Cavatina fioriture legato, mez zawoce. Cud dźwięku. Valetti. Tożsamość przyszła do Aleka bezwiednie, pod wpływem operowego obrazu. Cud. Doktor. Miracle. Doktor. Mossom. Nieznajomy. To on, powiedział. Kto? Roy zdawał się przyjmować tę przerwę z pewnym zniecierpliwieniem. Człowiek, którego pragnąłem ci wskazać w przerwie. Widzisz, nie powiedziałem ci wtedy, ale kiedy poszedłem do lasu w Tuchels, pamiętasz? Jak mógłbym zapomnieć o tym, co wydarzyło się zaledwie wczoraj? Więc. Widziałem Mossoma na drodze rozmawiającego z nieznajomym. Oczywiście nie pragnął być widziany ani słyszany i odepchnął go tak szybko, jak tylko mógł. Ale przyglądałem mu się dość długo. Nie widział mnie, byłem na drzewach. Przynajmniej byłam pewna, że wtedy mnie nie widział. Myślałem. Że powiedział coś Mossomowi, ale dziś wieczorem znów go widziałem. Mossom? Nie, mężczyznę, z którym rozmawiał. Zauważyłem go najpierw w holu, alek zawahał się, marszcząc brwi. Właściwie uważam, że powodem, dla którego zobaczyłem go po raz drugi, było to, że się na mnie gapił. Myślisz, że zauważył mnie między drzewami? Możliwe. Czego pragnął doktor Plum? Czy byłeś zbyt honorowy, by go słuchać? Cóż, na początku, ale to było intrygujące. Nie miało większego sensu. A głos Mossoma był niegłośny, ale ostry, ostry, wiesz. Dobrze niesiony. To było dla niego dziwne. Ale myślę, że był lekko zdenerwowany. W każdym razie pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem, było: och, zamknij się. Potem trochę pomrukiwał. Potem mówił dalej, że nie da się już tego zrobić, bo on był tu wściekły jakiś miesiąc temu, pragnąc wiedzieć, dlaczego nie jest gotowy, a było wystarczająco dużo do zrobienia, by go wtedy przekonać. Potem powiedział, że kas jest dobry i nie jest głupcem i nie zawsze może się mylić. Potem że ten drugi znów zszedł bez ostrzeżenia, by samemu wszystko zobaczyć, że był zadowolony jak diabli i właśnie wysłał część do Londynu, więc powinni byli wcześniej skorzystać z tego, co zostało zrobione, ponieważ teraz nic nie zostało. To całkiem niezłe podsumowanie. Wciąż się powtarzał. Jednak tak jest, mówi nieznajomy. Możesz wysłać, mówisz, co zamiast tego. Dlaczego? Powiedział Mossom, nie widzę, jaki byłby z tego pożytek. Mniejsza o to, co widzę, mówi nieznajomy. Wiemy lepiej od ciebie, czego on pragnie. Po prostu słuchaj rozkazów, jeśli zamierzasz tu zostać. Mossom coś odpowiedział, ale nie udało mi się tego uchwycić. Wyglądał dość kiepsko. Był też zły. I to wszystko. Roj milczał przez chwilę. Jak myślisz, co miał wysłać do Londynu? zapytał. Na pewno lekarstwo na przeziębienie. To znaczy, zamiast prawdziwych rzeczy, sam wiesz czego. Skąd mam wiedzieć? Kas może. Wymieniono jego nazwisko i to on ruszył na najdalszy tor. Mossom przyznał, roj. O co chodzi? Alek zamarł w bezruchu. Mam to. Co mam? Cokolwiek miało zostać wysłane do Londynu. Masz na myśli odpowiedź? Nie, sam materiał. Tutaj, w moim płaszczu przeciwdeszczowym, płaszczu przeciwdeszczowym Stevensa, małe tekturowe pudełko, w którym były listy, przypuszczam że w środku jest probówka lub fiolka, zawierająca prawdziwy jala ptaczeles lub wiesz co podstawione przez Mossoma. A skąd ci przyszła do głowy ta szalona teoria? To nie jest szalone. Kiedy byłem wczoraj rano z Kas, przyszła śnieżna panna najwyraźniej jest sekretarką Mossoma. Gdybym wiedział, zmieniłbym jej imię. W porządku, słucham. I przypomniała Kasowi, żeby przygotował próbkę do wieczora, ponieważ Stevens wyjeżdża rano do Londynu. Zaproponował, że odda go Stevensowi, ale ona powiedziała, że Mossom szczególnie pragnął, by najpierw wysłano go do niego. I myślisz, że Stevens włożył próbkę do kieszeni płaszcza przeciwdeszczowego? To dość ryzykowne, jak na coś tak ważnego. Mógł go tam wsunąć. Gdy tylko Mossomem mu go dał, zamierzając później włożyć go do torby? Możliwe. Wciąż go masz Czuję go. Może ją otworzymy i spojrzymy? Nie, powiedział Roy po chwili namysłu Zostawmy to tak, jak jest. Było zapieczętowane, prawda? Cóż, zawsze jest coś niebezpiecznego w bezprawnym łamaniu pieczęci. Co w takim razie z tym zrobimy? Jakoś nie podoba mi się pomysł odesłania go do Stevensa razem z płaszczem. Nie, z drugiej strony nie sądzę, że powinien zostać z nami. Jeśli Mossom majstrował przy tych rzeczach, to wpadnie w szał, gdy odkryje, że się zawieruszyły. Stevens poniesie konsekwencje tego, że zostawił swój płaszczyk w złym miejscu. A kiedy dowiedzą się, gdzie to musi być, Mossom wyśle do nas delegację, by błagać o zwrot jego cennego okazu. Alek roześmiał się. Tak, może tak zrobić. Roy był zamyślony. Czy masz jakieś nazwisko w swoim macu, swoje własne, mam na myśli. Tak. Dlaczego? Nieważne. Już prawie jesteśmy w wiktorii. Daj mi pudełko. Dlaczego? Nie oburzaj się. Oddaj. Później ci powiem dlaczego. Wiem, co robić. Włożył do kieszeni małe pudełko, które Alek oddał z westchnieniem. Dobrze. A teraz zobaczmy. Roy spojrzał na zegar na stacji. Niewiele czasu, jeśli pragniemy zdążyć na zieloną linię. Musimy się przebrać. Będziemy mieć nasze płaszcze przeciwdeszczowe, niezależnie od tego, co na siebie włożymy. Jeśli uderzymy w oleistą ciężarówkę, brud przeniknie wszystko, o czym powinieneś pamiętać. Nie chcę mieć zniszczonego garnituru. Bóg jeden wie, kiedy będę miał kolejny. Gdyby nie twoje zniewolenie konwenansami, moglibyśmy założyć flanelowe garnitury do opery i oszczędzić sobie kłopotu, powiedział Roy. Odbiorę uchwyt. Nie ma potrzeby, byśmy szli oboje. Alek pomyślał o tuzinie ripost, ale żadnej nie wypowiedział. Roy odwrócił się już od niego w kierunku lady bagażowej. Podczas pierwszego etapu podróży mieli w zwyczaju odpoczywać, ile tylko mogli. Kiedy trzeba spędzić następne osiemnaście godzin zgarbionym w kabinach z przeciągami, Wdychając opary oleju napędowego, ogłuszonym przez zgrzyt ciężkich silników, z pośladkami zdrętwiałymi od wielogodzinnego nacisku na torby z różnymi kluczami. Kiedy ponadto konieczne jest, aby nie zasnąć i grzecznie odpowiadać na szorstkie uwagi zdumiewająco żywych kierowców, nie można więc nie rozkoszować się jakimkolwiek stopniem fizycznego komfortu do ostatniej możliwej chwili. W ciepłym powozie Alek i Roy siedzieli całkowicie zrelaksowani na wyściełanych siedzeniach i obserwowali zalane deszczem ulice przelatujące za oknami. To była dość długa jazda, ale poza centrum Londynu ruch był niewielki, a kierowca spieszył się do domu na noc. Wkrótce powóz spędził z delikatnym podskakiwaniem wzdłuż obwodnicy Barnet, między kordonami wątłych drzew. Ale odgarnął z czoła kosmek prostych włosów. Na pewno nie jesteśmy jeszcze na rodzie? Następny przystanek. Roj wyjrzał przez okno. Lepiej zapnij pasy przed podmuchem. Wciąż pada. Pamiętasz, jak zobaczyliśmy ciężarówkę przejeżdżającą obok, gdy wysiedliśmy z autokaru i zatrzymała się po drugiej stronie ronda, by na nas poczekać, choć nawet nie zasygnalizowaliśmy. Po prostu patrzyliśmy z beznadziejną tęsknotą. Tak, ale to było o wpół do szóstej i było jasno. Nikt nie może zobaczyć Twojego wyrazu twarzy w świetle reflektorów. A to nie jest dobra pora na szukanie wind. Przegapimy pierwszą partię wagonów dalekobieżnych. Poza tym, takie szczęście nie zdarza się dwa razy. No cóż, no to jesteśmy. Szybko. Za rogiem będzie już we Albans, tak mu się spieszy. Niechętnie wyszli na mokry, czarny prostokąt nocy. Powóz odjechał, a jego drzwi zamknęły się z cichym sykiem. Zostali sami, ich zęby szczynkały w nagłym zimnie. Droga była cicha, pusta i z wyjątkiem ronda, bardzo ciemna. Chodź, powiedział Roy. Przedostańmy się na drugą stronę. Dlaczego nie zostać tutaj? Będziemy lepiej widoczni w jego świetle. Tak, ale moglibyśmy odwrócić ich uwagę od znaków drogowych i tak dalej. Prawdopodobnie z tyłu będą mieli łatwiejszy humor. Alek przytaknął. Gdy minęli jasno oświetlony kopiec o jakieś 100 metrów, Roy zatrzymał się. Tutaj wystarczy. Spojrzał w górę i w dół drogi. Tak czy inaczej, nic. Mam nadzieję. Że wkrótce się ożywi. Czy? Reflektory, reflektory, przerwał Alek. Zbliżają się, o cholera. To samochód. Roj, to samochód. Roj wybiegł na drogę, trzymając rękę w górze. Spróbuj czegokolwiek o tej porze, krzyknął. Spójrz na jego rozmiar. Nigdy się nie zatrzyma. Białe promienie przeleciały wzdłuż krawędzi, zalewając Aleka, gdy ten skręcił w bok. Przez chwilę błysnęły na roja, po czym ponownie pochłonęła go ciemność. Mówiłem ci, Alek zatrzymał się zdumiony. Samochód zjeżdżał na pobocze. Roj już do niego zmierzał. Alek dogonił go na wysokości bagażnika. Zatrzymał się zdumiony. To Bentley. Tym lepiej, Roy mocno chwycił Aleka za ramię, popychając go do przodu. Przednie drzwi samochodu otworzyły się i wysiadł z niego mężczyzna. Pragniesz podwózki, stary? Dokąd jedziesz? Jego głos był szorstki, ale pełen humoru. To nie był głos Bentleya, pomyślał Alek. A może był? Baseny piłkarskie? W każdym razie szczęśliwe stworzenie. Cóż, Roy zawahał się, pragniemy dostać się do Edynburga. Jedziemy tylko do Kastle, Ale jeśli wam się to przyda, to proszę bardzo. Pragniesz spróbować? Dziękuję bardzo, powiedział Roy wesoło. To byłoby absolutnie cudowne. Alek wydał za sobą pełne wdzięczności pomruki. W takim razie wskakuj na tył. Mężczyzna pochylił się i otworzył drzwi. Zamykając swoje. Roy położył uchwyt na podłodze i usiadł za kierowcą. Alek usadowił się na krawędzi siedzenia i nerwowo zatrzasnął drzwi. Samochód ruszył do przodu. Mężczyzna po lewej przekręcił się na siedzeniu tak, że częściowo stał przodem do nich. Czujcie się jak u siebie. Powinniście zdjąć płaszcze. Będą wilgotne. Proszę. Sięgnął w dół i zwolnił dwa składane siedzenia z tyłu swojego i kierowcy. Postawcie je tam. Za chwilę będzie ci wystarczająco ciepło. Mamy włączone ogrzewanie. Roj, pozbywając się przylegającej odzieży, skierował na Aleka potężny promień triumfu. To naprawdę strasznie przyzwoite z Twojej strony, powiedział. Alek ukrył uśmiech za czynnością składania płaszcza. Wiedział, że Roy często używał tego głosu, aby wypróbować swoją zdolność do zachowania prostej twarzy. W porządku z nami, zaśmiał się drugi. To nie nasz samochód. Odbieramy go dla naszego gubernatora. Właśnie odwiozłem go na lotnisko. Co, z Newcastle? Nie. Zatrzymał się w Bedford. Prowadzi tam interesy. Czym się zajmujesz? Jesteś studentem? Roy stanowczo się zgodził, podając mężczyźnie swoje lata, przedmioty, ambicje i ogólną historię życia. Opisał swoje mieszkania w Marcu, ich właścicieli, jedzenie. Mężczyzna i kierowca wydawali się rozbawieni, zachęcając go do dalszych pytań. Alek wyglądał przez okno. Trawiaste pobocze mijało ich, srebrząc się w świetle reflektorów. Słupy telegraficzne regularnie błyskały i zapadały się w otwartą paszczę ciemności. Alek próbował wyciszyć głos roja, oczyścić umysł dla własnych myśli. Najwyraźniej miał być przewożony w komfortowych warunkach, ze znaczną prędkością, przez większą część podróży, która miała być długą, powolną torturą. Dlaczego więc czuł niejasne zdenerwowanie, poczucie, że nie wszystko jest tak, jak być powinno? Być może bolesna podróż na północ stała się integralną częścią jego studenckiego życia, także obecna luksusowa podróż była swego rodzaju zdradą samego siebie, budzącą w nim poczucie winy. Zdał sobie sprawę, że kierowca właśnie wydał z siebie gulgotanie i próbował podjąć wątek energicznie prowadzonej przez Zroja rozmowy. A raz machaliśmy do furgonetki ze złotem, żeby się zatrzymała i nas podwiozła. Oczywiście nie zrobili tego. Mężczyźni w kabinie nie wyglądali na zbyt szczęśliwych, gdy przejeżdżali obok. Przypuszczam, że obawiali się, że możemy być celem napadu. Innym razem zobaczyliśmy nadjeżdżającą otwartą ciężarówkę i pomyśleliśmy, że możemy wsiąść na jej tył, choć kabina była pełna mężczyzn. Wszyscy uśmiechali się szyderczo, kiedy nas mijali, a kiedy odjechali, zobaczyliśmy, że tył ciężarówki był wypełniony obornikiem. Głos płynął dalej, kręcąc się w lekko przygnębiającym rozbawieniu. Naszej nik kocich oczu popłynął na ich spotkanie, opadając pod spodem. Alek wrócił myślami do drogi, do Covent Garden i Henrika Valletti'ego. Głowa ciążyła mu na poduszkach. Ach, non creda. Śpiewał sennie w myślach. Non credea mirarti, mirarti. Czasami budził się na tyle, by dostrzec śpiącą wioskę rozrzuconą po bokach szerokiej drogi. Inny moment przebudzenia pokazał mu mrugające czerwone światła lotniska. Teraz w samochodzie panowała cisza. Na wpół przytomny wiedział jednak, że tylko on śpi. W końcu obudził go roj, potrząsając nim. Otworzył oczy. Wydawało mu się, że jest w samochodzie od bardzo dawna. Na fasadzie świecący zegar wskazywał za dziesięć czwartą, na zewnątrz widział tylko ciemność. — kastle zapytał, tłumiąc ziewnięcie. Mężczyzna przed nim potrząsnął głową. — Nie. Zjedziemy z drogi na kawę. Nasz przyjaciel ma farmę. Wpadamy tam, gdy przejeżdżamy sami. Lepsze to niż te niechlujne, przydrożne kafejki. Roy i Alek często pili czarną, słodką herbatę i zajadali się kawałkami ciasta owocowego w tych obraźliwych szałasach. Nie będziemy przeszkadzać Twoim przyjaciołom, czy wstaną tak wcześnie, zapytał Alek. Mężczyzna roześmiał się. Nie będziemy ich niepokoić. Są do tego przyzwyczajeni. Zostawili nam klucz. Po lewej stronie pojawiła się otwarta biała brama. Samochód zwolnił i wjechał przez nią na wąską, nieoświetloną drogę. Alek zdał sobie sprawę z rozpryskującego się, pingującego hałasu na zewnątrz, który go zaintrygował. Próbował wyjrzeć na zewnątrz, ale nie widział nic poza niskim brzegiem zwieńczonym żywopłotem. Zastanawiał się, dlaczego jest tak ciemno, gdy jego myśli przerwał głos roja. Dlaczego wyłączyłeś reflektory? Boję się krów odpowiedział kierowca ze śmiechem. Alek był zaskoczony. Nie wiedział, że krowy są trzymane na zewnątrz w nocy. Być może mężczyzna żartował. Samochód zatrzymał się obok ciemnej bryły, którą Alek uznał za pogrążoną we śnie farmę. Zważywszy na godzinę i ciszę panującą w tym miejscu, Kierowca i jego towarzysz nie przejmowali się hałasem, jaki robili, trzaskając drzwiami i ciężko stąpając po brukowanym podwórzu. Alek i roj, sumiennie zachowując ciszę, podążyli za nimi do miejsca, gdzie przez okno obok drzwi wpadało słabe światło. Kierowca wyjął z kieszeni pęk kluczy i otworzył drzwi. Weszli prosto do dużej kuchni, w której mocno pachniało kawą. Światło pochodziło z lampy naftowej. Obok na stole stały dwie filiżanki, miska z cukrem, dzbanek. Kierowca podszedł do kuchenki gazowej i podkręcił strumień, który palił się słabo pod aluminiowym perkolatorem. Jego kolega przyniósł jeszcze dwie filiżanki z otwartej komody. Co jest w puszce, George? Kierowca stanął przy perkolatorze, obserwując, jak bąbelki zaczynają pękać. George zdjął pokrywkę okrągłej puszki po herbatnikach, która stała obok tacy i zajrzał do środka. Resztki herbatników i ciasta powiedział Cukier, mleko, wolisz czarny? Tak, proszę, powiedział Walek. Lepiej zjedzmy coś, co nie pozwoli nam zasnąć. Z pewnością musisz być zmęczony, skoro tyle śpisz? Czym się zajmowałeś? Nieważne. Podał kubki kierowcy. To powinno ci wystarczyć. Nasi przyjaciele zawsze robią mocne. Poczęstujcie się w trakcie nalewania. Cała czwórka stała wokół stołu w delikatnym świetle, popijając i przegryzając. Nikt nie uznał, że warto usiąść, Alek pomyślał, że jeśli nie może zasnąć po tak mocnym drinku, to coś jest nie tak z jego organizmem. Roy odstawił już pusty kubek. Mógł przełknąć niesamowicie gorące jedzenie i picie. Chcesz jeszcze? Zapytał kierowca, podnosząc perkolator. Nie, dzięki. Myślę, że to wystarczy. Prawdopodobnie, powiedział George. Teraz, kiedy czekamy, aż twój kolega skończy. Nie, nie, nie spiesz się. Bez pośpiechu, pokażę ci na zewnątrz. Jeśli chcesz. Tak, proszę. Roy uśmiechnął się do Aleka i odszedł od stołu. George wyprowadził go przez drugie drzwi, które za nimi zamknął. Nastąpiła przerwa, podczas której Alek zajął się swoją kawą. Kierowca odstawił filiżankę. Pójdę tylko obejrzeć samochód, powiedział. Wrócę za minutę. Wszedł na podwórko. Zostawiając uchylone drzwi Alek dokończył kawę Chętnie zjadłby jeszcze kawałek piernika Ale czuł się nieswojo na myśl Obraniu go za plecami innych Usiadł jednak na stole i czekał W pokoju było dość duszno Czy strumień gazów wciąż płonął? Na wpół odwrócił głowę, by to sprawdzić Ale gdy jego wzrok dotarł do kalendarza Przedstawiającego alpejską scenerię w jaskrawych kolorach Podobnie jak scenografia na początku lason Sonnambula, zaczął przypominać sobie muzykę. Co dziwne, nie mógł zrobić nic poza powtarzaniem tych samych fraz raz za razem. Zatrzymał się, zdezorientowany. Powrót troja trwał cholernie długo. Czekanie w tym dusznym, zatłuszczonym pomieszczeniu zaparowało mu dech w piersiach. Oczy prawie mu się zamykały. Otworzył je i zsunął się ze stołu. Kolana mu drżały i przytrzymał się oparcia krzesła. W nagłym niepokoju próbował skierować całą swoją wolę na dotarcie do drzwi na podwórze. Świeże powietrze mogłoby go ożywić. Zrobił kilka chwiejnych kroków. Pokój zawirował. Zatrzymał się. Zamierzał zemdleć. Kierowca był na podwórzu. Musiał się do niego dostać. Zataczając się, podszedł do drzwi. Chwycił za klamkę i kołysząc się do tyłu, otworzył je. Na progu, jakby cofając się i ruszyła w dalszą drogę, stał kierowca. Alek próbował się odezwać, złapać go, ale upadł. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, zanim czerń przesłoniła mu oczy, był wyraz całkowitej obojętności kierowcy. Obudził się w ciemności. Jego pierwsze wrażenie było takie, że leżał bardzo niewygodnie na twardym łóżku i że bardzo bolała go głowa. Przez chwilę myślał, że znajduje się w swoim mieszkaniu, ale potem zdał sobie sprawę, że chociaż łóżka pani Rivers były twarde, nie podskakiwały i nie poruszały się tak, jak to wyglądało w tym przypadku. Poza tym nie było pościeli. Był w pełni ubrany, czuł, jak kołnierz kurtki ociera się o jego policzek. W jednej chwili jego umysł się oczyścił. Podwieziono go samochodem aż do nefkastle. Musiał znowu zasnąć. Otworzył oczy i wyjrzał przez okno. Okno. Gdzie do diabła było okno? Zdał sobie sprawę, że leży na podłodze, próbując wyjrzeć przez tylne siedzenie. Jak znalazł się w takiej pozycji? Dlaczego roj nie odciągnął go z powrotem na siedzenie? Rozejrzał się za rojem i poczuł spazm strachu. Roja tam nie było. Powiedział sobie, że pewnie siedzi teraz z przodu, kierując się jakimś atawistycznym impulsem. Ostrożnie poruszył głową, aby zobaczyć, kto siedzi z przodu. Mężczyzna o imieniu George siedział jak zwykle obok kierowcy. Został oddzielony od Troja. Jak długo leżał w otępieniu. Przypomniał sobie swoją obezwładniającą senność w kuchni na farmie, ostatnie spojrzenie na kierowcę, który wyglądał, jakby jego upadek nie był niczym więcej niż można się było spodziewać. Potem nie pamiętał już nic. Nagle samochód się zatrzymał. Na piełzie mógłby przynajmniej spróbować uwolnić się od każdego, kto przyszedłby go usunąć, mając nadzieję, że zaskoczenie jego przytomnością da mu niewielką przewagę. Mój Boże, to jest jak hamski koc, nie mogę tak dalej jechać. To był głos kierowcy. Co zamierzasz zrobić? Zostać tu, aż się podniesie? Dobrze wiesz, że czasami trwa to godzinami. Choć to nie może być daleko. Wiem, że to niedaleko o to chodzi. Nie chcę, żeby samochód był w wodzie. Tutaj próbowałeś wszystkich świateł? Za kogo tym nie masz? Świeciły przez ostatnią godzinę. Tak samo oślepiają od tego cholerstwa. Cóż, nie mogę się tu kręcić, powiedział George. Daj mi tę latarkę. Co zamierzasz? Wyjdę i przejdę się trochę. Ty mi oko na latarkę i podążaj za mną. Ja też będę krzyczał. Kierowca zawahał się. Więc zamierzasz to zrobić? W porządku. Uruchom silnik. A co z nim? Alek skoncentrował się na udawaniu głębokiego snu, leżąc zrelaksowany i nieruchomo. George chrząknął. Nie będzie go jeszcze przez dłuższą chwilę. Nie będzie ci przeszkadzał. Kierowca nic nie powiedział. George otworzył drzwi i wyszedł. Hej, krzyknął kierowca, nie pragniesz opuszczonego okna, do cholery. Z zewnątrz dobiegł śmiech. Pragniesz usłyszeć, jak krzyczę, prawda? Nie zostawię cię w cieple, kiedy będę umierał. Ruszaj. Mamrocząc i zrzędząc, Kierowca uruchomił silnik i pozwolił samochodowi pełznąć do przodu. Postęp był powolny, z szarpnięciami i wybojami, choć bardzo łagodnymi. Przez otwarte okno wpadały kłęby wilgotnej mgły. Kierowca kaszlał i przeklinał pod nosem. Alek podjął decyzję. Podczas gdy kierowca zamierzał prowadzić samochód w ślad za przyćmioną pochodnią, a George wypatrywał drogi. On wyskoczył z czołgającego się samochodu. Gęsta mgła, tak przeklęta przez porywaczy, pomoże mu się ukryć. Musiał opóźnić odkrycie tak długo, jak to możliwe. Nie pragnął, by otwarte drzwi uchyliły się po jego skoku. Potrzebował czegoś, co mógłby wbić w szczelinę pod zawiasem. Jego lewa ręka, szurając po podłodze, natrafiła na duży kawałek włochatego materiału. Przyciągnął go do siebie, zdawało się. Że są tego całe metry, zgadywał, że to dywan podróżny. Trzymając koniec w jednej ręce, zatrzymał się, by posłuchać. Stłumione okrzyki George'a nie ustawały. Kierowca wciąż chrząkał, gdy samochód wzdychał. Alek przełknął i podniósł lewą rękę do klamki drzwi. Delikatnie. Powoli pchnął ją w dół. Dobrze naoliwiony zatrzask poruszył się bezgłośnie. Drzwi były otwarte. Modląc się, by nie skrzypiały, przytrzymał je uchylone. Prawą ręką zaczął przesuwać krawędź dywanu wzdłuż rozszerzającej się szczeliny u dołu drzwi. Uznał, że zawias jest tak skonstruowany, by uniemożliwić otwarcie drzwi pod kątem prostym. Mógł je puścić bez obawy, że uderzą o karoserię lub zostaną zauważone przez kierowcę. Zwolnił klamkę i pchnął drzwi. Gdy się uchyliły, wepchnął dywanik prosto w szparę. Drzwi pozostały zakleszczone. Podciągnął nogi pod siebie i przykucnął na chwilę na krawędzi podłogi. Tuż pod sobą zobaczył kępki trawy. Z całych sił rzucił się w dół i przetoczył na trawnik z dala od samochodu. Leżał nieruchomo, starając się nie sapać zbyt głośno. Czerwone światła szybko przygasały. A mgła tworzyła białą barierę między nim a oddalającym się samochodem. Światła zniknęły całkowicie. Potem rozległ się głośny krzyk Georgia, a po nim stłumiony pisk. Alek poderwał się na nogi i zaczął przedzierać się przez wyboistą ziemię w kierunku, który miał nadzieję był przeciwny do kierunku jazdy samochodu. Nie usłyszał więcej krzyków, ale nie usłyszał też, by silnik ponownie się uruchomił. Być może, pomyślał, mgła stłumiłaby tak cichy dźwięk w niewielkiej odległości. Ciemność była absolutna, niezmącona. Nawet w bezksiężycową, bezgwiezdną noc zwykle można po pewnym czasie rozróżnić stopnie ciemności, masę i przestrzeń, gdzie jest jakakolwiek masa do dostrzeżenia. Czym się kierować? Zastanawiał się, gdy jest tylko przestrzeń. Z pewnością znajdował się na otwartym terenie. Nie był już w stanie określić, w którą stronę skierował się samochód, a w którą on sam. Szedł na oślep, wytężając słuch. Wątpił, czy George i kierowca będą próbowali go znaleźć w tak beznadziejnych warunkach. Mimo to często zatrzymywał się, wstrzymując oddech i nasłuchując dźwięków, które wydawało mu się, że słyszy. Droga była bardzo nierówna. Miękka trawa przeplatała się z nisko rosnącymi krzakami, gęstymi i sankatymi. Dwa razy potknął się wśród nich i podniósł. Ponieważ, jak przypuszczał, ciemność i mgła utrzymywały go w mniejszym lub większym ruchu, nigdy nie natrafił na inną drogę ani ścieżkę. Ziemia nachylała się to w górę, to w dół. Bolały go nogi, było mu zimno i wilgotno. Bał się, że może natknąć się na drzewo, wpaść do dołu lub stawu. Czy kierowca nie wspominał o wodzie? Usłyszał, że coś się poruszyło. Zatrzymał się, patrząc i nasłuchując. Wszystkie nerwy w jego ciele zdawały się drgać. Nic nie widział, ale z przodu znów dobiegł go odgłos ruchu, a potem coś w rodzaju chrapliwego kaszlu, całkiem blisko. Przerażający hałas szorstki, bestialski i złowieszczy z tyłu dobiegł go podobny odgłos. Zaniepokojony ruszył do przodu. Na jego drodze pojawiła się duża, ledwo dostrzegalna masa. Wokół niego unosił się ostry zapach. Irracjonalnie zakładając, że przeszkodą jest kępa krzaków, energicznie odepchnął się od gałęzi, jego dłoń uderzyła w szorstką, owłosioną bryłę. Rozległo się parsknięcie, tąpnięcie, a za nim zamieszanie. Z krzykiem przerażenia odskoczył na bok i zaczął dziko biec. Potknął się wśród zwierząt, dużych i nieznanych. Za sobą słyszał narastające zamieszanie, zdające się wskazywać na pościg. Ziemia pieła się w górę, ale pokonał ją z prędkością przerażenia. Oddech mu się urywał, gardło i klatka piersiowa płonęły, w uszach szumiała krew. Mimo to biegł dalej, zataczając się. Nie słyszał, że odgłosy zwierząt za nim zostały pochłonięte przez ciszę. Powódź paniki narastała w nim, a w ostatnim szoku przekroczył granicę swojej kontroli. Potknął się, otrząsnął i rzucił w przestrzeń. Przez chwilę zdawał się wisieć w powietrzu, po czym poczuł, że bezradnie spada.